poseł, jest gotowość waszej formacji, jeśli chodzi o Podkarpacie, na pomoc osobom, które zostały, tak jak zrozumieliśmy na ostatniej konferencji, pokrzywdzone przez PiS, czy też jakieś nieprawidłowości, mają wiedzę? Jak to ma wyglądać? No, po pierwsze, odkryto, że na Podkarpaciu pieniądze, które przeznaczał Sejmik Województwa, czyli Urząd Marszałkowski, na fotowoltaikę zostały zmarnowane, że powstały firmy krzaki, że tą sprawę trzeba rozliczyć. Takich rozwiązań, czy takich prób nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy mamy bardzo wiele. I chcielibyśmy, aby jeżeli są takie na ten temat informacje, po prostu sprawdzić, zobaczyć, jak to wyglądało. My potrzebujemy pieniędzy na różne inne rzeczy i żeby one były dobrze wydane. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie pieniędzy albo wręcz na kradzież. I wszędzie tam, gdzie będą się pojawiały takie sygnały, będziemy na to reagować. Przykładem jest choćby firma Polskie Szwalnie w Stalowej Woli, zmarnowane 200 milionów złotych. Nikt za to nie odpowiedział. Obywatele muszą wiedzieć, na co idą ich pieniądze. Rozumiem, że tych sygnałów było na tyle dużo do tej pory, że państwo zdecydowaliście się na to, aby właśnie interweniować coraz częściej w tych właśnie sprawach. Będą kontrole, mamy więcej takich spraw. Powiedzieliśmy o tych dwóch, które są dzisiaj zidentyfikowane, pokazane i możemy państwu o tym mówić. Ale takich spraw i badań i kontroli poselskich będzie więcej.